jest już 6. krakowski piknik archeologiczny, impreza organizowana przez Muzeum Archeologiczne na terenie Branic się odbywa i organizuje ją w dużej mierze oddział Muzeum Archeologicznego, który w Branicach ma swoją siedzibę. W tym roku wiodącym tematem pikniku jest odtworzenie życia sprzed 1200 lat z życia budowniczych kopca Wandy. To jest strój kobiecy i dziecięcy, wczesne średniowiecze, X-XIII wiek. Mam męża, mam biały zawój na głowie, który świadczył właśnie o tym, że dziewczyna już nie jest do wzięcia. Trzema palcami naciągasz, strzelasz. Co w tym worku jest? Siano. Idea pikniku jest taka, że nie tylko rzemieślnicy pokazują te rzemiosła, ale samemu można wziąć udział i ulepić naczynie, zrobić sznur, wykuć sobie jakąś prostą ozdobę z żelaza. A oprócz tego mamy taką ścieżkę archeologiczną. Mamy archeologiczny wykop, na którym można wykopać różne zabytki, które są w ziemi. Mamy takie stoisko, na którym można żąć zboże krzemiennymi sierpami i mielić ziarno na kamiennych żarnach, tak jak to przed tysiącleciami się działo. Jest bardzo duży zespół archeologów, którzy mogą odpowiedzieć na wiele pytań po to, żeby ludzie oprócz tego, że się wspaniale będą bawić, czy mogą się bawić, to żeby wynieśli jeszcze wiedzę. Nowogrodzka Wiosna Muzyczna to niezwykłe wydarzenie, niezwykły projekt. Przez cały miesiąc maj, piękny, trwający. Bardzo różnorodne wydarzenie artystyczne. Niezwykła zawsze muzyka. Wielkie gwiazdy, największe, i debiutanci, którzy dopiero swoją publiczność zdobywają. Bardzo się cieszę, że mogłam tu zaśpiewać. Śpiewałam tutaj po raz pierwszy, właściwie w Nowej Hucie. Ja jestem też krakowianką i śpiewałam już w Krakowie wielokrotnie, ale w Nowej Hucie jeszcze nie. Publiczność jest rewelacyjna. Bardzo dziękuję publiczności z Nowej Huty za takie przyjęcie cudowne. By zapoznać się z urokami dawnego traktu sandomierskiego, nie trzeba mieć samochodu.
wystarczy wsiąść w tramwaj numer 15, który jedzie przez najstarszą część Nowej Huty, a potem przez Mogiłę do Pleszowa. Zapraszam. Piętnastka jedzie najstarszymi dzielnicami Nowej Huty. Te dzielnice były często stawiane, zanim jeszcze zatwierdzono plan urbanistyczny. Spotykamy więc tutaj typowe dla wczesnego okresu domki z dachami. Mijamy budynek numer 2 na osiedlu Młodości. To jest właśnie ten budynek, przy wznoszeniu którego pobił swój rekord murarski Piotr Ożański, słynny przodownik pracy. Na jednym z budynków na osiedlu Wilowym, budynku numer 13, jest tablica, że właśnie w tym miejscu zaczęto budować Nową Hutę. Poza terenem tych osiedli nowochódzkich zaczynają się już tereny dawnego klasztoru w Mogile. Jadąc dalej piętnastką, za klasztorem mija się teren stadionu Hutnika. Kolejno mijamy kopiec Wandy, jeden z najstarszych kurhanów w okolicy Krakowa, datowanych przez niektórych nawet na drugie tysiąclecie przed naszą erą. Następnym punktem jest osiedle robotnicze, niegdyś zwane Meksykiem. Znajdujemy się już bowiem w Pleszowie, jednej z najstarszych wiosek w okolicy Krakowa. Kiedyś przechodził tędy Tadeusz Kościuszko. Na cześć tego wydarzenia ufundowano tablicę, która niestety zniknęła. Za to przy świeżo budowanej stacji benzynowej wmurowano nową marmurową tablicę z dokładnie tą samą wiadomością, że tutaj właśnie odpoczywał Tadeusz Kościuszko. Dojeżdżamy właśnie do pętli w Pleszowie. Tutaj kończy trasę tramwaj numer 15. Stąd możemy też autobusami pojechać do dworów i pałaców znajdujących się w Nowej Hucie. Możemy pojechać do Kościelni, Gruszczy czy Branic.